Dzień dobry, w moim studiu ponownie dietetyk Agnieszka Kisielewska-Żuławnik. Dzień dobry, witam. Agnieszko, a zacznę od ostrego dosyć pytania. Dlaczego po wakacjach tyjemy? Tyjemy, ponieważ ciągle mamy jeszcze z tyłu głowy, że jeszcze nam wolno popróbować lodów, sięgnąć jeszcze gdzieś tam po jakieś fast foody. Ciągle mamy z tyłu głowy, że a jeszcze jeden miesiąc, a jeszcze jeden tydzień, a jeszcze jeden dzień. No i w zasadzie chcemy przedłużyć sobie może ten tryb urlopowy, bo w trakcie urlopu właśnie na więcej sobie pozwalamy. Mamy taką rozwiązłość kulinarną, dietetyczną i nie potrafimy wrócić w ten reżim, tak? A nasze żołądki, przypomnę, to są tylko i wyłącznie żołądki, które są zbudowane z mięśnia gładkiego, który potrafi nam się świetnie rozciągnąć, ale i również świetnie skurczyć. A tutaj, no niestety, to rozciągnięcie powoduje, że potrzebujemy też większej ilości pożywienia, potrzebujemy większej objętości. No i stąd pojawia się właśnie problem do tego powrotu, do takiego rytmu, porządku dnia, do jakichś właściwych, zdrowych zasad żywieniowych. W trakcie wakacji jest to zupełnie, wygląda to zupełnie inaczej i my sobie też pozwalamy na więcej. Dlatego teraz ciężko nam wejść w ten rytm i w jakieś takie uporządkowanie dnia. No bo podczas urlopu my może też tego tak nie zauważamy, że te spodnie są cieśniejsze, bo stroje jednak są przewiewne podczas upałów, ale też i chyba w czasie wakacji, w czasie urlopu mamy więcej ruchu mimo wszystko, bo ten wypoczynek pomimo tego, że jest tam zabarwiony sporą ilością pożywienia, to jednak tego ruchu w wakacje chyba jednak zażywamy więcej. Tak, tu trzeba wyodrębnić faktycznie kilka czynników. Tak? Pierwszy czynnik to jest to, że ten nasz dzień jest dużo dłuższy, ponieważ mamy też wcześniejsze wschody, ale również późniejsze zachody słońca i mamy długo widno i faktycznie korzystamy z tego dnia. Nawet jeżeli nie sportowo, to rekreacyjnie właśnie w naszych ogrodach, w naszych warzywniakach, na działce, idziemy na spacer, jedziemy gdzieś tam rowerem, korzystamy z hulajnogi, korzystamy z rolek. Generalnie jesteśmy aktywni pod kątem takiej sportowej, jak i również rodzinnej, bo wtedy też mamy więcej czasu dla siebie jako rodziny czy dla naszych znajomych i nie siedzimy. Nie siedzimy faktycznie gdzieś przed telewizorem, na sofie, w sofie tak i gdzieś tam spędzamy ten czas aktywnie. Więc tutaj spędzony czas powoduje, że też aktywnie spalamy te kalorie. Natomiast drugi czynnik to jest właśnie ta dieta, w zasadzie od której powinniśmy wyjść. W trakcie wakacji spożywamy dużo więcej kalorii, to jest raz. Dwa, że spożywamy również inne produkty, ponieważ traktujemy wakacje jako takie odstępstwo też od naszej codziennej diety, od naszej rutyny, od nawyków żywieniowych. Relaks. Tak, dokładnie. I o diecie nie myślimy. I nie myślimy, tak? No i też poniekąd temu ma służyć ta forma też wypoczynku urlopowego, tak? Natomiast później jak już tak popróbujemy trochę innych dań, to ciężko nam wrócić do przyzwyczajenia na przykład, nie wiem, stałego rytmu owsianki porannej, tak? Czy nawet właśnie jakiejś tam zdrowej, pożywnej kanapki na drugie śniadanie. Raczej jeszcze chcielibyśmy tutaj jakiegoś goferka z bitą śmietaną, jakiś deser, tak. Rytuał kawy i do tej kawy coś słodkiego, prawda? No tutaj właśnie te nawyki zdrowe, gdzieś tam zostają z tyłu, a ciężko nam wrócić właśnie do tych zdrowych zasad. No i to jest chyba główna przyczyna. No i trzecia sprawa, to co wspomniałaś, ubiór. W trakcie urlopu, w trakcie wakacji, wtedy kiedy nie musimy, nie wiem, założyć jakiegoś uniformu zawodowego, gdzieś tam nie musimy założyć cieśniejszego, troszeczkę bardziej przylegającego stroju, korzystamy z tych swobód wakacyjnych i chętniej chodzimy po domu w dresie, chodzimy w jakiejś luźnej sukience, tak, chętniej. Wtedy jesteśmy ubrani w takie luźne formy tego stroju i właśnie możemy się zdziwić, jeżeli w okolicy już teraz października próbujemy założyć spodnie, które były na nas dobre w czerwcu, w maju. Okazuje się, że są troszeczkę za ciasne, są przeciasne i trzeba faktycznie wrócić do tych zdrowych zasad, do tych zdrowych naszych nawyków żywieniowych. Z tego, co mówisz, wynika, że my praktycznie już latem powinniśmy się przygotowywać do tej jesieni. No ja zawsze mówię, że o diecie to trzeba cały czas myśleć i to nie jest tak, że możemy zupełnie folgować swoją wyobraźnię i puszczać tutaj wodze fantazji, bo faktycznie te zdrowe nawyki, zasady, o których tutaj ciągle rozmawiamy, one powinny
powinno funkcjonować na co dzień. Tutaj też zawsze tłumaczę swoim podopiecznym pacjentom, że faktycznie urlop jest urlopem i trzeba troszeczkę odpuścić tą dietę i pourlopować pod kątem również żywieniowym. No i każdy z nas niech odpoczywa tak, jak lubi. Oczywiście jedni wolą aktywnie, drudzy troszeczkę mniej. No i to są tylko te dni urlopowe. Natomiast w momencie, kiedy wracamy z urlopu, to już nie ma przedłużania, nie ma ociągania się, tylko faktycznie wskakujemy w te zdrowe zasady, które mieliśmy też przed urlopem, tak? Więc tutaj w zasadzie nie ma większego znaczenia, czy jest to jesień, czy jest to wiosna, czy jest to okres zimowy, czy nawet letni, ale o tej diecie, o tych zdrowych zasadach powinniśmy pamiętać na co dzień, bo jeżeli nie będziemy z tym pracować, to niestety te wszystkie później choroby, które są związane z naszym metabolizmem, one będą się pojawiać i ten dyskomfort zdrowotny niestety będzie się tutaj gdzieś tam wracał częściej bądź wolniej, tak? Wydaje mi się, że z jesienią jest jeszcze taki problem, że my, no zwłaszcza w tym roku, po pięknym, upalnym lecie, słonecznym, nagle mamy krótsze dni, szare, takie dżdżyste i momentalnie nam psychika trochę siada, bo czujemy się tacy przytłoczeni, zmęczeni, najlepiej to z herbatą gorącą, kocyk na fotelu albo na łóżeczku, tylko przed telewizorkiem i takie warunki są chyba dużo trudniejsze, zwłaszcza no, z tym letnim kontrastem, żeby tę dietę utrzymać. Więc co możemy zrobić? A ja właśnie lubię ten okres czasu na odchudzanie i zawsze też tłumaczę, że teraz jest łatwiej schudnąć w okresie właśnie jesieni niż właśnie latem. I tu zaskoczenie jest takie mojego rozmówcy, że no jak to? Przecież latem mamy świeże warzywa, świeże owoce, mamy dużo więcej ruchu. Teoretycznie tak, ale mamy również więcej pokus. Właśnie wspomniane wakacje, mamy urlop, mamy częściej spotkania towarzyskie, wyjeżdżamy weekendowo, spotykamy się właśnie grillując, nad wodą i tych pokus jest naprawdę bardzo dużo. Począwszy od słodyczy, skończywszy na alkoholu, tak? No bo gdzieś tam też w naszym życiu towarzyskim ten alkohol się pojawia, który też ma swoje kalorie. Natomiast w okresie jesieni, tak jak wspomniałam, my zamykamy się po prostu, troszeczkę tak jak w swoim kokonie, otulamy się tym kocem i najchętniej byśmy w ogóle nie korzystali tutaj z tego sportu, z tych spotkań właśnie towarzyskich. I to jest właśnie dobry moment na rozpoczęcie odchudzania. I tutaj mówię z pełną premedytacją i oczywiście z pełnym przekonaniem w tych słowach, że to jest idealny moment na rozpoczęcie gubienia, redukcji masy ciała. Bo jeżeli teraz rozpoczniemy, drodzy słuchacze, to właśnie w okolicy wiosny skończymy, tak? Bo zazwyczaj, no jeżeli chcemy zgubić 10-15 kg, to jest to idealny moment, żeby do przyszłego lata właśnie zakończyć tą kurację odchudzającą. I nie mamy tych pokus, nigdzie nie wyjeżdżamy, nie mamy tylu spotkań, więc łatwiej nam utrzymać te zasady diety ubogoenergetycznej. I druga sprawa, że właśnie idealny w tym momencie też jest czas, bo mamy więcej czasu na ruch, tak? Mamy więcej czasu na sport i możemy faktycznie poświęcić się tutaj sobie, zadbać o rytuał, nie wiem, dbania o skórę, tak? Bo wraz z odchudzaniem, tutaj wprowadzając te zdrowe zasady, zdrowe nawyki żywieniowe, też powinniśmy pamiętać o tym, że trzeba robić też coś dla naszego ciała. To mogą być masaże wszelkiego rodzaju, to może być pielęgnacja skóry w zaciszu domowym, czy właśnie w gabinetach kosmetycznych. To może być dbanie też właśnie poprzez sport, poprzez odpowiednie tutaj ćwiczenia. I teraz jest ten czas, kiedy robi nam się szybciutko ciemno popołudniami. Wykorzystajmy to, nie idźmy spać, nie oglądajmy, nie wiem, po raz siódmy tego samego odcinka serialu, tylko wykorzystajmy to właśnie na maksa tutaj, na tą pielęgnację, na dbanie o siebie, tak? Poprzez sport, poprzez te różne zabiegi. I to jest właśnie bardzo dobry moment. Ale tak jak kiedyś już rozmawiałyśmy, nasz mózg z natury jest leniwy, więc co zrobić, żeby tę leniwą masę zmusić jednak do pracy? Nasz mózg też łatwo się uczy i nasz mózg też uwielbia rutynę, uwielbia właśnie pewien nawyk. Ja kiedyś gdzieś przeczytałam w bardzo mądrej książce tutaj psychologicznej, że żeby zbudować ten nawyk, żeby nasz mózg nauczył się tutaj tej rutyny, potrzeba nam około od 30 minimum do 90 nawet dni, tak? Tutaj
tutaj naukowcy nam to wskazują, więc wystarczą 3 miesiące, żebyśmy właśnie nauczyli się pewnych zachowań, tak? Również tych zachowań sportowych czy zachowań żywieniowych. Więc ja myślę, że warto rozpocząć od nauki, tak? Czyli jeżeli chcemy prowadzić codziennie na przykład tutaj formę aktywności sportowej, no to wychodzimy na spacer zawsze po obiedzie na te 20 minut. Rozpocznijmy nawet od 15 minut, tak? I tak codziennie, codziennie jak pada deszcz, bierzemy parasol i wychodzimy. Jak jest zimno, ubieramy się ciepło, zakładamy czapkę, szalik, rękawiczki i pędzimy. Ale żeby to było codziennie i po pewnym czasie w zasadzie nawet nie zauważymy, że to się stało naszym nawykiem, naszym takim przyzwyczajeniem i te wyjście nawet w jakimś tam kilkudziesięciostopniowym mrozie może się okazać przyjemnością dla nas, tak? Bo my będziemy mieć to po prostu wyćwiczone i wyuczone, tak? I będzie to dla nas po prostu takim nawykiem. I tak samo z jedzeniem. Jeżeli nauczymy się, że na talerzu oprócz mięsa, oprócz na przykład, nie wiem, ziemniaków, kaszy, ryżu czy makaronu będą pojawiać się codziennie warzywa, to my po pewnym czasie też tak przyzwyczajimy ten nasz mózg do tych warzyw, że w zasadzie będą one nam sprawiały przyjemność, jeżeli do tej pory oczywiście były jakimś tam problemem. Więc to jest bardziej chyba kwestia po prostu nauki i dyscypliny, samodyscypliny, bo tutaj już musimy pamiętać, że dbamy o siebie, dbamy o po prostu własny organizm, własne zdrowie i jeżeli samo zdyscyplinujemy się w tej kwestii, to będzie to dla nas też przyjemnością. Z warzywami masz rację, mogę potwierdzić, ponieważ niedawno miałam usuwany woreczek żółciowy, po którym jest ścisła dieta wątrobowa. Wątrobowa to polega na tym, że właściwie nie wolno jeść świeżych warzyw, żadnych kapustnych, żadnych papryk, pomidory tylko sparzone. I muszę powiedzieć, że w mojej diecie właśnie najbardziej tych warzyw mi brakowało. Ja myślałam, że tutaj będę tęskniła z jakimś schabowym czy mielonym. No tutaj nie, po prostu tych warzyw mi brakowało. I teraz już tak na siłę wprowadzam, chociaż jeszcze może trochę wcześniej, ale wprowadzam, bo po prostu mi brakuje. Tego bardzo brakuje. A z tego, to co mówisz, to bardzo pasuje też do takiej fajnej rzeczy, którą niedawno przeczytałam, że w życiu powinniśmy robić to, co jest dla nas dobre, a nie to, co wydaje nam się, że, czego wydaje nam się, że potrzebujemy. Więc to chyba właśnie tak powinniśmy tym się kierować. To, co jest dla nas dobre, a to niekoniecznie jest to, co chcemy właśnie, bo pewnie mózg nam by podpowiedział, tak, musimy wyjść leż strefy, na tym łóżku. Tak, musimy wyjść z tej strefy komfortu, tak, oczywiście, przekroczyć tą barierę i faktycznie z korzyścią to będzie dla nas gdzieś tam za jakiś czas, ale wtedy sobie sami możemy wtedy podziękować, bo robimy to dla siebie, dla swojego organizmu, dla swojego zdrowia, tak? To teraz w praktyce. Co możemy jeść jesienią, żeby było zdrowo i smacznie i kolorowo? Nasz talerz w trakcie jesieni jest pyszny, kolorowy i uważam, że niczego na nim w zasadzie nam tutaj nie powinno teraz zabraknąć. Ja często słyszę, że teraz jesień, już mijają świeże pomidory, świeże ogórki, świeże rzodkiewki, to co ja mam, pani dietetyk, teraz jeść? No jak to co? Te warzywa również są, tylko w troszkę innej formie. Przede wszystkim mamy dobrodziejstwo kiszonek, tak? Czyli to, co zamknęliśmy w słoiki w okresie tutaj letnim, możemy świetnie wykorzystywać w postaci ogórków kiszonych, kapusty kiszonej, kalafiora kiszonego, cukinię kiszoną. W zasadzie te kiszonki powinny królować na naszym talerzu. Raz, że budują naszą odporność, mają ogromne pokłady witaminy C, a trzecia sprawa, że są źródłem bakterii, dobrych bakterii kwasu mlekowego, które świetnie nam tutaj zasiedlają naszą mikroflorę jelita i świetnie budują naszą odporność i chronią nas przed chorobami w takim okresie właśnie infekcyjnym. Druga sprawa, warzywa, to nie są tylko i wyłącznie warzywa świeże, o których tutaj przed chwilą rozmawiałyśmy w kontekście twojej diety, ale musimy pamiętać, że mamy warzywa również okopowe. Przecież burak świetnie nam się nada w postaci gotowanej, czy nawet tej lekko zasmażonej z masełkiem. Mamy marchewkę, którą też możemy ugotować, bądź po prostu spożywać w postaci surowej, chrupiąc ją, czy robiąc z niej surówkę. Mamy, ja to nazywam jarzynki, czyli seler, korzeń selera, bulwę selera, czy do tego mamy na przykład korzeń pietruszki. I świetnie możemy z tego przygotować taką jarzynkę, zetrzeć te warzywa na tarce w połączeniu na przykład z marchewką, sporem również, czy z natką pietruszki, zetrzeć je na tareczce, poddusić na oliwie bądź na masełku z dodatkiem wody na patelni pod przykryciem i mamy świetny dodatek do kanapek, tak? To nie musi być pomidor świeży właśnie,
W okresie jesieni tylko ta gotowa jarzynka, którą można sobie przygotować na 2-3 dni, wstawić do lodówki. Dodajemy i rybę zajadać. I mamy rybę po grecku. I na przykład jest ryba po grecku. Kwestia po prostu naszej wyobraźni kulinarnej. Mamy również nasiona roślin strączkowych suchych. To też jest produkt, który świetnie też zastępuje nam tutaj świeże warzywa. Możemy się tutaj bawić mrożonkami, bo przecież one też są pełnowartościowe i warte naszej uwagi. Więc nie ma wymówek, że o tej porze nie można się odchudzać, że o tej porze nie można jeść zdrowo. Nawet trzeba wrzucać do tego naszego codziennego talerza wszystkie te kolorowe warzywa, czy owoce również, tak, żeby dostarczyć tych wszystkich witamin, tych wszystkich składników mineralnych. A przy tym oczywiście jeszcze odpowiednie zabiegi technologiczne, czyli zastąpienie smażenia na przykład właśnie gotowaniem na parze, czy pieczeniem, też redukuje tutaj kalorie w naszej diecie. Powoduje, że dieta staje się lekkostrawna, produkty, które zjadamy, dania są po prostu lekkostrawne dla naszego organizmu, dla naszego przewodu pokarmowego. No i w świetny sposób możemy tutaj w miesiąc zgubić 4 kilo z zamkniętymi oczami. Ja jeszcze dorzucam do tego moje ukochane leczo. Jesienią jest cudowne z paprykami i ostatnio przetestowałam przepis na krem z dyni. Z pieczonych warzyw, tak? Dynie podpiec w piekarniku, dodałam do tego jeszcze ziemniaczki, marcheweczkę. Tak, właśnie super. Tutaj zapomniałam o tym, przypomniałaś faktycznie, że przecież zupy kremy, krem z cukinii, krem z dyni, krem z pieczonego buraka, to są właśnie te momenty, kiedy właśnie potrzebujemy jeszcze ogrzania, tak? No bo wiadomo, że ja teraz nie zachęcam, kiedy zrobiłam nam się chłodniej, jest na zewnątrz dużo, dużo chłodniej niż w okresie lata i potrzebujemy po prostu ogrzania tego organizmu. I tutaj świetnym rozwiązaniem, oprócz tego, że wracamy do domu, jemy ciepłą zupę, tak, czy ciepłe formy posiłków, to ja też zachęcam do tego, żeby zaopatrzyć się w termosiki. I w tym termosie naprawdę mamy do kupienia tak fajne, różne tutaj pomysłowe naczynia, że możemy czy podgrzać sobie taką zupę w pracy, czy nawet w tym termosie zabrać ciepły posiłek, takie leczo właśnie, czy taki krem z dyni. I w momencie, kiedy mamy drugie śniadanie, wcale nie musimy zajadać zimnego jogurtu z musli, tak, jakimś bananem, tylko możemy właśnie korzystać z ciepłej formy tego takiego dania i też będzie to jakieś tam fajne rozwiązanie i pomysł na ogrzanie tego organizmu też od środka. No właśnie, bo my kiedyś już rozmawiałyśmy bodajże podczas zimowej naszej którejś edycji programu, że często my nie jesteśmy głodni, tylko nam jest zimno, więc może czasem wystarczy po prostu założyć ten sweter, okryć się tym kocem, napić się gorącej herbaty. I to wcale nie chodzi o głód. Tak, tu musimy też rozróżnić, to też jak latem, wydaje nam się, że chce nam się coś zjeść, czujemy taki niedosyt, a to nasz mózg potrzebuje po prostu wody, tak, nawodnienia, tak. Tak samo i w porze zimowej, jeżeli czujemy taki lekki głodek, albo czujemy, że coś tam powinniśmy zjeść. Coś nam się chce. No właśnie, to wtedy robimy sobie na przykład, parzymy sobie taką herbatę zimową i tutaj na przykład z dodatkiem cytryny, imbiru, z dodatkiem miodu, tak. Oczywiście wiadomo, że tutaj wysoka temperatura niszczy nam tutaj pewne składniki odżywcze, ale daje fajny posmak, więc tutaj goździki, cynamon, te wszystkie rozgrzewające, tak, przyprawy czy owoce, one świetnie tutaj będą właśnie, raz, że też sycić nas między posiłkami, a dwa, że właśnie rozgrzewać ten organizm, no i troszeczkę będziemy się oszukiwać, bo zamiast jedząc konkretny posiłek, no wypijamy taką herbatę, która ma no pewnie też mniej kalorii, aniżeli dany posiłek, który sobie tam zaplanowaliśmy. No a trzecia sprawa, że no właśnie nawadniamy się też, tak, bo nie trzeba pamiętać, że w okresie takim jesiennym zapominamy o wodzie. Właśnie jest nam zimno, nie potrafimy jeszcze tak zaklimatyzować się w tej nowej przestrzeni temperatury zewnętrznej. No i też niekoniecznie sięgamy po zimną wodę. Bo tej wody nam się nie chce pić po prostu. Tak, więc tutaj musimy się trochę przyzwyczaić, a jeżeli nie, no to proponuję wtedy właśnie ciepłe płyny. Proponuję właśnie ciepłą wodę, proponuję właśnie te wszystkie herbaty zimowe, proponuję zioła, które też są fajną alternatywą i zamiennikiem zimnej wody. I to może być rumianek, to może być koperek, to może być mięta, to mogą być różne mieszanki, tak żeby właśnie ten organizm po prostu nawadniać od środka, tak żeby o tym też nie zapominać w porze zimowej. Tym bardziej, że za chwilkę już kaloryfery, tak, będą nam tutaj funkcjonować w pomieszczeniach będzie i będzie cieplej, więc na pewno to będzie sprzyjać. Mm-hmm.
Na koniec jeszcze chciałam ci zadać pytanie, które nie ma za bardzo związku z naszą dzisiejszą tematyką, natomiast jest bardzo na czasie. Jedna z polskich firm wypuściła saszetki z alkoholami, które wyglądają niemal identycznie jak mus owocowy dla dzieci. Mhm. Wiemy już dzisiaj, że ta firma zrezygnowała z produkcji, wstrzymała w trybie natychmiastowym tę produkcję, ale jako dietetyk, co w ogóle sądzisz o takich pomysłach? Bo skoro już pierwszy się pojawił, no to możemy się spodziewać, że... Kolejni producenci, tak. Czy kolejne pomysły, tak? Idące w tą stronę. W innej formie. W tubce na przykład jak mleczko kiedyś do wyciskania. No. Jest to bardzo niebezpieczne, a na pewno uczy nasze tutaj mózgi, przyzwyczaja nasze mózgi do tego, że to jest produkt zdrowy, że to jest produkt, który niesie właśnie ze sobą witaminy, składniki fajne, odżywcze. No nic bardziej mylnego, nic bardziej błędnego, tak? Jest to trochę tak jakby ułatwienie sprawy spożywania tego alkoholu osobom, które go nadużywają, tak? Osobom chorym, uzależnionym, dlatego, że właśnie te buteleczki nie brzęczą gdzieś tam, nie powodują dodatkowego obciążenia w torbie. Jest łatwo... I negatywnych spojrzeń. Negatywnych spojrzeń, dokładnie. Tak jakby usprawiedliwiają też trochę zachowanie tych osób uzależnionych, no bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy my normalnie, jako osoby dorosłe na spotkaniu towarzyskim, wyciągali sobie saszetki i spożywali alkohol w takiej postaci, no bo to już by było kosmiczne, tak? Natomiast jest to bardziej chyba skierowane dla osób uzależnionych, przynajmniej ja jako konsument Kowalski w cudzysłowie tak to odczytałam, jako tutaj przesłanie tej firmy, która zaczęła produkować tego typu saszetki. Natomiast jakie tu jest niebezpieczeństwo dla naszych dzieci, tak? Bo one obserwują już, że aha, taki produkt pojawia się na rynku. Tym dzieciom te saszetki kojarzą się raczej właśnie z jakimś zdrowiem, z jakimś zdrowym produktem, z zamiennikiem owoców, tak? No więc ich mózg dostaje sygnał, że aha, skoro w takiej saszetce, w takim opakowaniu jest alkohol, który ja będę mógł spożywać w wieku dorosłym, to znaczy, że to jest dobry pomysł, że to jest zdrowe, że to mi nie będzie robiło krzywdy, tak? Wiadomo, że no później taki dorosły człowiek no ma też swój rozum i gdzieś tam potrafi rozróżnić alkohol od musu owocowego. Ale uzależniony mózg, człowiek? Ale właśnie, uzależniony człowiek już nie do końca, tak? I jest to tak jakby usprawiedliwienie tutaj, że to jednak jakaś lepsza forma tego alkoholu. A druga sprawa, że jest to ułatwienie, tak jak wspomniałam, tak? Lekkość, łatwość tego opakowania tak powoduje, że no te osoby będą mogły jeszcze chyba... bezkarniej i prościej spożywać ten alkohol, niż musiały tutaj się kryć z tymi szklanymi opakowaniami. Także jestem jak najbardziej na nie, jestem przeciwnikiem i cieszę się, że w ten sposób ta firma tutaj zdeklarowała to wycofanie tego produktu z naszego rynku. No i mam nadzieję, że ta luka w prawie, która się tutaj pojawiła, no zostanie nam załatana i faktycznie no już inni producenci tutaj nie będą alkoholu mogli z tego korzystać. Ale my swoją drogą apelujemy do producentów w ogóle. W ogóle niech wam takie myśli nie przychodzą do głowy, bo w kraju, w którym alkoholizm jest tak ogromnym problemem i przysparza tak wielu cierpień wielu osobom, no tego typu pomysły są po prostu nie na miejscu. Dokładnie tak. Tak smutno trochę skończyłyśmy, ale mam nadzieję, że cały przekaz naszego programu jest jak najbardziej pozytywny. Słuchajcie, jest jesień, więc jest fajnie, bo możemy się odchudzać, możemy zadbać o naszą dietę i na wiosnę być już... Super. Dokładnie tak. Ja życzę kolorowej, zdrowej jesieni. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, widzom i czytelnikom tego życzymy. A tobie bardzo dziękuję za kolejną wspaniałą rozmowę. W moim studiu gościła Agnieszka Kisielewska-Żuławnik. Dziękuję bardzo.